Zespół szkół imienia Ireny Kosmowskiej w Suszu. Jeśli jeszcze ktoś nie wie, to może zacznijmy od tego, gdzie leży Susz. Miasto w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie Iławskim nad Jeziorem Suskim, na trasie linii... Ale po co ja to wam mówię? Czy w ogóle kogoś z was to obchodzi? No chyba nie. Mamy XXI wiek, wygooglujcie sobie. O naszej patronce też, przecież nie będę robił wszystkiego za was. Macie się nauczyć myśleć i dlatego zapraszamy was do naszej szkoły. Teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli w jakich kierunkach możecie się u nas kształcić. Jeśli planujecie iść na studia, ale przy okazji wiecie, czym chcecie zajmować się w przyszłości, zapraszamy do technikum, gdzie przygotujemy was do matury i zdobędziecie zawód, w którym będziecie mogli pracować od razu po otrzymaniu kwalifikacji. Możecie też skupić się wyłącznie na zdobyciu bardzo dobrych wyników na maturze, aby dostać się na wymarzone studia. W takim razie dołączcie do grona uczniów naszego liceum. Oto nasza technika. Technikum informatyczne, technikum logistyczne, technikum ekonomiczne, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz, tak jak już mówiłem, liceum ogólnokształcące. Jeżeli w tej chwili nie jesteście zainteresowani maturą i chcecie zdobyć kwalifikacje w zawodzie, posiadamy także branżowe szkoły pierwszego stopnia, w których możecie uczyć się w takich zawodach jak kucharz, stolarz, sprzedawca, fryzjer, wędliniarz, rzeźnik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, cukiernik, murarz, tynkarz, akrobata, akrobata nie. Mamy też ofertę dla dorosłych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli zdecydujecie się teraz na przyjście do nas do zawodówki, to w momencie, gdy ją skończycie i będziecie dalej czuli głód wiedzy, będzie was męczył niedosyt i ogarnie was chęć dalszego uczenia się, to musicie o tym wiedzieć. A więc, wiem, nie zaczyna się zdania od a więc. W takim razie przejdźmy do oferty. Liceum ogólnokształcące w formie wieczorowej. Szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej. Dziwnie to brzmi? Do wyboru tutaj macie technik informatyk oraz technik administracji. To by było na tyle z oferty, jaką posiada nasza szkoła. Wybór macie całkiem niezły. Mogę wam jeszcze opowiedzieć krótko, gdzie znajdziecie pracę po każdym z techników, ale nie chce mi się. Halo, wujek Gogle, a zresztą chyba już wiecie, co chcecie robić w przyszłości. Bo już wiecie, prawda? Teraz może przejdźmy do tego, jak wyposażona jest nasza szkoła i innych tego typu. Posiadamy własną siłownię z całkiem sporą ilością sprzętu, więc jest to miła odskocznia od zwykłych zajęć na sali gimnastycznej. Swoją drogą, salę też mamy ładną i dobrze wyposażoną. Jedziemy dalej. Informatycy, oto wasza pracownia. A to jest nasza sala obsługi konsumenta. I nasza pracownia gastronomiczna. Naszą bibliotekę odwiedzicie nie raz. I hej, mały challenge. Jeśli do nas przyjdziecie, to przeczytajcie u nas przynajmniej jedną książkę na semestr. Powodzenia. Nie musicie nosić ze sobą wszystkich rzeczy cały czas. Mamy szafki, w których możecie trzymać książki i tym podobne. A tak wyglądają nasze sale lekcyjne, w których, nie ukrywajmy, spędzicie najwięcej czasu. To teraz chwila autoreklamy, ponieważ nasi uczniowie odnoszą niemałe sukcesy. Jakby tego było mało, to co jakiś czas macie szansę załapać się na projekty i zajęcia dodatkowe, w których poznacie przydatne umiejętności. Na przykład koło filmowe, zajęcia z pierwszej pomocy czy z samoobrony. Nie myślcie sobie, że samą nauką człowiek żyje. Zerknijcie na to, co dzieje się po zajęciach, czyli przed wami życie naszej szkoły. Fajnie? Tak? Nie? A może chcecie pojechać na przykład na międzynarodowe targi gastronomiczne do Warszawy? No dobra, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że was przekonałem do przyjścia do naszej szkoły. Nie pożałujecie. Cześć!